Marcin Wikła, Dorota Łosiewicz. Witamy serdecznie w telewizji w Polsce. To jest poranny program. Rozpoczynamy dzień z różnymi historiami, także lokalnymi, bo przecież rozpoczęła się kampania wyborcza do samorządu, chociaż jej jakoś tak nie czuć za bardzo, nie? Nie masz takiego wrażenia? No, jak jechałam ostatnio autobusem, to miałam wrażenie, że ją czuć. Wszędzie no. Był Rafał Trzaskowski. A nie, no tak, że do ludzi. Ale jak naprawdę powinno się robić kampanię samorządową i o co w tym chodzi, mówił wybitny praktyk w tym temacie. Prezydent Stalowej Woli, przypomnijmy, w ostatnich wyborach, w pierwszej turze wygrał te wybory i uzyskał 73% poparcia. O co chodzi w tych wyborach? Posłuchajcie Lucjusza Nadbereżnego. Człowiek to jest osoba, która reprezentuje dany pomysł na miasto, program, i mam nadzieję, że te wybory samorządowe, które przed nami, one właśnie będą stawiały na ludzi, na programy, na pomysły, tak aby oderwać się właśnie od takiego spojrzenia o charakterze ideologicznym, bo niestety zbyt często i zbyt łatwo dyskusje w samorządzie właśnie przechodzą na te kwestie, które nie mają nic wspólnego z samorządem. To z samorządu jednak do parlamentu, ponieważ Sejm uchwalił nowelizację prawa farmaceutycznego, która przewiduje dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych, uwaga, od stanu uliprystalu dla osób powyżej 15 roku życia. To jest tak zwana tabletka dzień po, Ella One. Należy ją zażyć maksymalnie do 120 godzin od współżycia i będzie ona dostępna bez recepty dla osób powyżej 15 roku życia. Co w tej sprawie mówią politycy? Posłuchajmy Pawła Jabłońskiego. Uważam, że sytuacja, w której dzieci mają mieć swobodny dostęp do środków farmaceutycznych bez żadnej kontroli lekarskiej, będzie po prostu prowadziła do bardzo poważnych ryzyk zdrowotnych. Przede wszystkim to są środki farmakologiczne. Środki, które jeśli są używane bez kontroli lekarza, mogą doprowadzić do poważnych powikłań w młodych organizmach. Mamy opinie lekarskie w tej sprawie. Ja rozumiem, że niektórzy mówią, no przecież nikt nie chce tego nadużywać, stosować każdego dnia. Oczywiście, że pewnie większość nie chce, ale jeśli taką możliwość polskie prawo stworzy, to będziemy odpowiedzialni jako Sejm Rzeczypospolitej za te szkody, za również powikłania z tym związane. Absolutnie, jeśli mamy szereg innych leków, gdzie dziecko bez recepty, bez zgody lekarskiej nie może tego kupić, to absolutnie nie powinno się tego wpuszczać na rynek. Chodzi o bezpieczeństwo zdrowotne. To przez parlament, czyli przyjęta ustawa. Poseł Marek Kubiak ciągle mówi, że parlament nie pracuje, a tu proszę bardzo, pyk i już jest pigułeczka od 15 roku życia. Tak jest, no ale żeby ta ustawa weszła w życie, musi ją podpisać prezydent. Podpisze? No ma bardzo poważne wątpliwości i mówił o tym we wczorajszym wywiadzie w Polsat News. Posłuchajmy. Panie redaktorze, ja panu przypomnę, że ja na prośbę, na żądanie, na wnioski składane tutaj przez specjalistów z zakresu dermatologii zgłaszałem i jako projekt prezydencki została uchwalona ustawa, która ogranicza dostęp do solariów osobom poniżej 18 roku życia. Czyli? Do solariów, nie do bomby hormonalnej, jaką jest ta pigułka. Ta pigułka dzisiaj jest dostępna. Przecież to nie jest tak, że tej pigułki w Polsce chodzi nie ma. O pigułkę bez recepty. Ona, no więc dzisiaj jest to pod kontrolą. A tu chodzi o to, żeby to było bez kontroli. Nie uważa pan, że to jest bardzo kontrowersyjny pomysł? A gdyby w Senacie przeszła poprawka i podniesienie tego wieku do 18 roku życia, pan by podpisał czy nie? Panie redaktorze, poczekajmy na ustawę. A z nami na łączach jest gość, Katarzyna Sójka, była minister zdrowia, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry państwu, wszystkim. Pani minister, czy pani rozumie te wątpliwości, czy pani podziela te wątpliwości, o których mówi pan prezydent i posłowie, pani koledzy z klubu Prawa i Sprawiedliwości również? Odnośnie tabletki dzień po, jeżeli pani nie słyszała tych wypowiedzi. Niestety nie słyszałam tych wypowiedzi akurat. Mieliśmy problem z łączeniem. Politycy mówią o tym, że to jest bomba hormonalna, która po prostu będzie szkodziła zdrowiu młodych dziewczyn. Pan prezydent mówił o tym, że solarium jest, były prace nad tym, żeby solarium dozwolić do 18 roku życia. Energetyki są po 18 roku życia, a pigułka dzień po będzie dozwolona bez recepty od 15 roku życia.
Totolotek też jest po 18 roku życia i prawo jazdy. No generalnie tak, ja o tym właśnie dokładnie mówiłam na Komisji Zdrowia, wielokrotnie zabierałam głos, że budzi to duże wątpliwości. Ja poddawałam też tematy szerokiej kampanii, bo uważam, że zabieranie się za tabletkę Jinpo bez odpowiedniej informacji, bez przekazu szczególnie młodym dziewczynom, jeżeli naprawdę dzisiejszy rząd proponuje tą tabletkę od 15 roku życia, co jest zdumiewające, to powinien najpierw powiedzieć o zagrożeniach. Wiemy bardzo dobrze, że no młoda dziewczyna nie musi się znać na tym, na charakterystyce produktu leczniczego, na mechanizmie działania, na interakcjach, w które ona wchodzi, na przeciwwskazaniach i na wymaganiach tak naprawdę, które trzeba spełnić, żeby tą tabletkę włączyć, bo takie podaje producent. Więc jest to dla mnie bardzo dziwne, tym bardziej, że drodzy państwo, ja przejrzałam też zmiany, które obecna pani minister edukacji proponuje dla dzieci w szkole podstawowej, zmiany w zakresie nauczania biologii i pani minister proponuje, by wykreślić, drodzy państwo, naukę o profilaktyce przenoszenia chorób przenoszonych drogą płciową, by wykreślić również naukę o fazach cyklu miesiączkowego, które są podstawą do tego, by określić właśnie, kiedy jest ta owulacja, by wykreślić też zagrożenia, jakie czynniki mogą zagrażać zarodkowi czy płodowi, by wykreślić też informacje o czynnikach różnych hormonalnych, o czym do tej pory dzieci się w szkole na biologii, w szkole podstawowej uczyły. Pani minister proponuje, by to absolutnie wykreślić z programu nauczania, a jednocześnie w zamian za to dla tych dzieci, które właśnie tą szkołę podstawową kończą, by wprowadzić tabletkę dzień po. Pani minister, to, o czym pani mówi, to są elementy edukacji seksualnej typu A, która istniała w polskiej szkole, czyli elementy tak zwanego WDŻ-u. Tymczasem wydaje się, że nowe władze chcą zastąpić to po prostu edukacją seksualną typu B, tą edukacją permisywną, która jest tak popularna na zachodzie Europy. Czy to nie o to przypadkiem chodzi? Ja trochę nie nadążam i w sumie już nie wiem, o co chodzi obecnemu rządowi, natomiast uważam, że jest to duża odpowiedzialność, by dać, że tak powiem, tą tabletkę dziewczynom, młodym dziewczynkom, 15-latkom, które kończą szkołę podstawową, jakby odbierając im możliwość edukacji, pełnej edukacji i wiedzy na temat tej jakby rozwoju, rozmnażania, nie dając jednocześnie żadnej informacji na temat tej tabletki, bo rozmawiam ze specjalistami. Uwaga, to jest wielka uwaga, że ta tabletka naprawdę jest przeznaczona dla sytuacji wyjątkowych, jest przeznaczona dla kobiet, które są w wyjątkowej sytuacji. To nie jest tabletka, którą można przyjmować co tydzień, co dwa, kilka razy w miesiącu. Nawet powinno się, że tak powiem, bardzo unikać tej tabletki raz w miesiącu. Generalnie tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Ma ona swoje powikłania, ona też w innej formule, w dawce mniejszej, ale do przewlekłego stosowania została wyłączona, wycofana ze względu na swoje powikłania i hepatotoksyczność. Doprowadziła to wtedy jedną z pacjentek do potrzeby przeszczepu wątroby i producent musiał wycofać ten lek. Dlatego naprawdę trzeba bardzo uważać, bardzo się dziwię takiej, no nawet bym określiła, pewnej lekkomyślności i lekkości w prowadzeniu tego tematu, jednocześnie odbierając dziewczynom, młodzieży podstawowej wiedzy na temat rozwoju rozmnażania. Pani minister, a jak o tych sprawach mówić, bo to wszystko jest taką pewną pułapką, jak słyszymy, polityczną, bo to wszystko jest podane w sosie pewnej wolności. My wam zapewniamy taką wolność, chcecie to sobie będziecie używać, nie chcecie to nie będziecie używać. Z drugiej strony edukacji oczywiście brakuje. Jak tym młodym dziewczynom mówić, że to jest naprawdę poważne zagrożenie, jak do nich dotrzeć tak naprawdę z takim przekazem? No bo wiadomo, że ten taki owoc dostępności pewnych rzeczy zakazanych będzie na pewno bardziej kuszący. No ja jako lekarz, ale jako przede wszystkim rodzic, mam 3 córki, które już za chwilę będą miały właśnie 15 lat. Jestem bardzo zaniepokojona taką propozycją. Nie wyobrażam sobie 15-latkę, która bierze tą tabletkę, sięga po nią, to jakby jest sytuacja, że ta 15-latka ma zachowania ryzykowne związane z swoją seksualnością, ze współżyciem z mężczyzną i musi wziąć tą tabletkę. No przepraszam bardzo, ale jeżeli moja córka 15-letnia będzie miała takie ryzykowne zachowanie i będzie musiała sięgać po tą tabletkę, no dzisiaj sobie tej sytuacji nie wyobrażam, a nie wyobrażam sobie przede wszystkim
tego, że nikt by o tym nie wiedział, że takie ryzykowne sytuacje mogą się powtarzać i nikt nad tym z dorosłych nie czuwa. Ja rozumiem, że młode dziewczyny czasami nie mają zaufania do rodziców, ale mogą to zaufanie zdobyć do siostry, do koleżanki, do kogoś starszego, a przede wszystkim do lekarza. Pani minister, czy to nie jest troszeczkę tak, że jak ten produkt będzie dostępny bez recepty od 15 roku życia, to po prostu młode dziewczyny, nastolatki będą to traktowały jako antykoncepcję zwyczajnie? To znaczy, to nie będzie używane w sytuacji kryzysowej, czyli w przypadku na przykład gwałtu, tak? Bo to o takie sytuacje chodzi, tylko po prostu od tak jako metoda antykoncepcyjna. No właśnie, to jest bardzo duże pytanie i ważne pytanie, tym bardziej, że ja słyszałam z poważnych ust o przypadku właśnie takiej młodej dziewczyny niepełnoletniej, która z tej tabletki korzystała w zasadzie co tydzień, po każdym weekendzie. No właśnie, tylko czym to grozi tym młodym ludziom? Pani minister, to przejdźmy jeszcze do tematu pani osobistych, że tak powiem, przypadków w Sejmie. Została pani przeproszona przez marszałka Hołownię, który wcześniej jakby nominował panią do tego grona posłów, którzy mieli być ukarani za zajścia przed Sejmem. Są pewne wyjaśnienia Straży Marszałkowskiej, czy według pani nie ma już tematu tego, co działo się przed Sejmem w dniu, w którym próbowaliście wejść do Sejmu razem z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem? Czy jeszcze coś tutaj jest do wyjaśnienia? Ja nie ukrywam, że ta sytuacja z tym oskarżeniem obiegła różne media i nie ukrywam, że miała ona dla mnie i nadal ma bardzo duże konsekwencje. Konsekwencje jakby ze względu na to, że dotarła do moich bliskich. Ja nie ukrywam, że miałam dużo telefonów moich rodziców, mojej rodziny, moich znajomych, które naprawdę z takim dużym niezadowoleniem i niepokojem dopytywały się, co tam się wydarzyło. Moje portale internetowe obiegła fala hejtu, bardzo negatywnych komentarzy. Co więcej, poddawane pod wątpliwość jest zaufanie do mnie jako lekarza ze strony pacjentów. To też jest bardzo ważny punkt, który niestety jest dla mnie bardzo przykrym. Są jeszcze inne bardzo daleko idące konsekwencje, o których pewnie nawet nie mogę dzisiaj tutaj powiedzieć. Natomiast nie ukrywam, że takie bardzo nieodpowiedzialne stwierdzenie pana marszałka, oskarżenie mnie, wymiana mojego nazwiska i połączenie z faktami, że miałabym kogoś podduszać, szarpać czy popychać, jest dalece niepoprawne i jakby dlatego domagałam się i nadal się domagam odpowiedniego sprostowania i odpowiedniej informacji. Ja we wtorek, kiedy z internetu ktoś mi przysłał, zadzwonił i pyta się, kogo ty tam podduszałaś w tym Sejmie, więc obejrzałam internet i okazało się, że marszałek zwołał konferencję, podczas której przez kilka minut, jak naliczyłam, około 8 minut mówił, w jaki sposób, co się wydarzyło, i wymieniał moje nazwisko i mówił, że były osoby, które podduszały, szarpały i popychały, i wśród tych osób byłam ja. Nie ukrywam, że ja zareagowałam od razu na Twitterze. Ja też wtedy dzwoniłam w tym dniu do Kancelarii Sejmu, natomiast nie udało mi się dodzwonić, ponieważ chciałam od razu, by te słowa zostały zdementowane, ale przede wszystkim wyjaśnione. Ja prosiłam wtedy też w tym dniu, by marszałek już w tym dniu, to było po godzinie 17, więc jeszcze była szansa, by jak najszybciej zareagować, by w tym dniu zareagował i sprostował i wyjaśnił tą sytuację. Niestety tak się nie stało. Wszystkie wiadomości wieczorne po godzinie 19 aż do późnego wieczoru wymieniały moje nazwisko, wiążąc z faktem podduszania między innymi kogokolwiek. I nie ukrywam, że miało to dla mnie i nadal ma duże dosyć konsekwencje. Nadal nie do wszystkich dotarła informacja prostująca. Ma to konsekwencje również do mnie jako lekarza, ponieważ jest to zawód zaufania publicznego, tak jak i poseł, ale również lekarz. No jest niestety, to niestety dla pani minister, tak to jest ze sprostowaniami, że one są tymi malutkimi literkami napisane, no i to tak nie do wszystkich trafia, a na pewno nie trafia to tak mocno, jak ta informacja pierwotna, która niestety od marszałka Hołowni popłynęła. Niestety tak jest.
Ja nie ukrywam, że to dopiero na Sejmie kwestie wyjaśnienia miały miejsce podczas posiedzenia Sejmu. Tak naprawdę sama musiałam wywołać ten temat. Pan marszałek zwołał wcześniej konferencję, na której także panią przepraszał i o tym mówił, bo akurat słuchałam tej konferencji i już na posiedzeniu plenarnym przeprosił po raz kolejny. Więc on rzeczywiście na tej konferencji panią przepraszał i o tym mówił, ale my musimy postawić kropkę. Mamy nadzieję, że... Tak? Ja to rozumiem, natomiast ze mną nikt się nie skontaktował, o tej konferencji nie wiedziałam. Ja nie miałam żadnej informacji i jedyny kontakt i jakakolwiek informacja, która do mnie dotarła, to ta, którą, że tak powiem, wywołałam sama. No właśnie, to pewna elegancja by wymagała jednak takiego osobistego kontaktu. Nie było bezpośredniego kontaktu, nie było uściśnięcia ręki, przeproszenia, nie było rozmowy bezpośredniej z panem marszałkiem, poza tą, którą sama wywołałam. Katarzyna Sójka była minister zdrowia, bardzo dziękujemy. Pani poseł Prawa i Sprawiedliwości, dziękujemy za to połączenie. To jest poranny program telewizji w Polsce w Centrum Wydarzeń. Wracamy do państwa za chwilę.